Ludwika Chybińska 42 lata temu ustanowiła rekord Polski w pchnięciu kulą wynikiem 19:58. Gdzie? W Bydgoszczy 26 czerwca w 1976 roku. I ten wynik jest rekordem Polski do dziś niepobitym. Kiedy zostanie poprawiony? Cześć, nie mam pojęcia. To oczekuję koleżanki młodsze, które mogą poprawić, jak będą trenowały tak jak ja. Być może w tym roku, w przyszłym roku znajdzie się jakaś zawodniczka, koleżanka młodsza, Guba, która w tej chwili 18:58 pchnęła. No ale to bym metr więc musiała dalej. No być może ona jest młodsza ode mnie 25 lat, więc może pchnie tyle. Ludwika, skończyłaś karierę, zostałaś nauczycielką wychowania fizycznego. Młodzież jest sprawna czy niesprawna? Ta przynajmniej twoja, przez które przechodzi twoje ręce. Znaczy tak, ja rozpoczęłam pracę w szkole podstawowej, gdzie miałam osiągnięcie na memoriale, małym memoriale Janusza Kusoczyńskiego. Uczeń mój zdobył drugie miejsce na 100 metrów. Następnie w szkole zawodowej, gdzie uczyłam, to z kolei mistrzostwo Mokotowa zdobył w pięciu kulą dwukrotnie i w skoku wzwyż. I ja mogę się pochwalić, że Kamila Skolimowska była moją uczennicą. I Krzysztof Włodarczyk Diablo, który w zasadzie był jak gdyby może wzorem, ale Kamila Skolimowska, mogę powiedzieć, że była bardziej zaangażowaną, bardziej ambitną zawodniczką i uczennicą, gdzie była zawsze przygotowana na lekcje wychowania fizycznego, zawsze wodziła prym. No ale to mówisz o rodzynkach. O rodzynkach. A mówmy teraz o dziesiątkach uczniów, którzy chodzą na lekcje wychowania fizycznego. Masz na to pogląd na przestrzeni ostatnich lat? To znaczy oczywiście, że tak, tylko że to zależy od specyfiki szkoły, w której uczę. W liceum ogólnokształcącym, gdzie jest młodzież na co dzień, natomiast u nas kształci się młodzież i uzyskuje zawód. I są tylko dwa dni w szkole, ale z tej grupy można też wyciągnąć uczniów i zawodników, zrobić z nich zawodnikami. Rzeczywiście na skalę może nawet i Polski i dalej, jak będą chcieli, tak, oczywiście. No jak będą chcieli, a ty potrafisz ich zachęcić? Ja na tyle potrafię ich zachęcić, że bardzo chętnie ćwiczą na lekcji wychowania fizycznego i z kolei biorą ze mnie wzór, że pani profesor, pani jest sprawna, pani potrafi nam pokazać, pani potrafi zademonstrować. I ja ich na tyle zachęcam, żeby oni właśnie czerpali ze mnie te wiadomości, które ja mogę im przekazać na lekcji wychowania fizycznego i będąc z nimi na zawodach, na mistrzostwach Mokotowa, teraz niedawno, niedługo będą mistrzostwa Mokotowa, więc zabieram zawodników i też idę z nimi. Powiedzmy jeszcze tak szczerze, uniwersalna Ludwika Chybińska, bo lekkoatletka, pchała kulę, ale nie tylko. Potem nauczycielka wychowania fizycznego, w międzyczasie sędzia lekkiej atletyki, a więc też następne doświadczenie. No i co mnie najbardziej zaskoczyło, jak powiedzieli, Ludwika Chybińska bierze udział w biegu. Proszę o nas pamiętać. Oczywiście dla mnie ruch fizyczny na świeżym powietrzu to jest dla mnie rewelacja, dlatego że utrzymuje się kondycję fizyczną, utrzymuje się zdrowie. I kariera moja trwała ponad 20 lat, ale nie tylko pchałam kulą, ale też i skakałam w dal, pięciobój uprawiałam. Po zakończeniu kariery skończyłam kurs sędziowania, czyli drugą licencję sędziego lekkiej atletyki, trzecią licencję w triatlonie. Teraz jutro właśnie będę sędziowała triatlon. Nordic Walking, gdzie mam też właśnie certyfikat w języku niemieckim i polskim. Więc dla mnie jest to satysfakcją i właśnie biegam, gdzie biegałam na ku czci poległym olimpijczykom. A gdzie ty zadebiutowałaś? W jakich zawodach biegowych? Biegowych na Park Round w Jabłonnie, gdzie koleżanka moja jak gdyby zachęciła mnie do biegu na 5 kilometrów i tam wokół parku Jabłonna, gdzie są przepiękne tereny i Michał Machnacki organizuje te biegi i to mnie zachęciło. Jak nie mogłam biegać, to biegałam z kijami Nordic Walking i to jest wspaniała. Wszystkich zachęcam. Natomiast, no to żeby... super, to zachęcamy wspólnie z Ludwiką Chybińską do supermaratońskiej sztafety stulecia. 10 listopada, Akademia Wychowania Fizycznego. Można przebiec 2800, można przebiec więcej z Ludwiką Chybińską. Ogromnie się cieszę, że będę mogła uczestniczyć w takiej sztafecie, bo dla mnie jest to jak gdyby oddanie hołdu, oddanie... dla uczczenia, dla olimpijczyków,
Może kiedyś ja będę miała też swoją jakąś, jakiś patronat, czy biegów, czy pnięcia kulą, gdzie będzie się młodzież cieszyła tym, co kiedyś Ludwika Chlewińska zrobiła. Ale jeszcze jedno mogę przytoczyć, że w mojej miejscowości, tam gdzie się urodziłam. Gdzie? W Kazanicach. Tam, gdzie to jest? To jest województwo w tej chwili warmińsko-mazurskie. Wioska. Wieś, oczywiście wieś Raczek. Najlepsi pochodzą ze wsi. Tak, no to jest wieś Raczek, gdzie jest pięknie położona bajecznie, po prostu przepiękne tereny, są drwęce, las, jagody, grzyby. Wszystko, co jest naturą, to tam właśnie dostałam i taką właśnie mam naturę i tak właśnie żyję do dzisiaj. I został zorganizowany Dni Kazanic, tam gdzie chodziłam do szkoły, gdzie mój rekord właśnie tam widnieje. I jutro odbywają się Dni Kazanic pod moim patronatem Ludwiki Chlewińskiej. Nie mogłam uczestniczyć, nie będę mogła uczestniczyć jutro, dlatego że po prostu tu jest piknik olimpijski, tutaj po prostu spotkałam dużo moich kolegów, z którymi startowałam przez 20 parę lat. Ale 10 listopada startujemy. 10 listopada jak zwykle będę startowała. Tutaj widzę Jacka Wszołę, o tutaj też. Jacek też zaraz go poprosimy. Tak, że go zachęcę, ale jak najbardziej będę szczęśliwa i z wielką radością wystartuję w sztafecie. Do zobaczenia 10 listopada. Sztafeta supermaratońska stulecia niebo, ziemia, woda, ogień.